W naszym ostatnim filmie pokazaliśmy, jak układ immunologiczny uszkadza ośrodkowy układ nerwowy w stwardnieniu rozsianym. Teraz przyjrzymy się, w jaki sposób aktywność choroby może doprowadzić do uszkodzenia i postępu niesprawności. Ludzkie ciało bardzo przypomina dom. Wiele różnych jego części współdziała ze sobą, aby cały dom mógł normalnie funkcjonować. Ośrodkowy układ nerwowy jest podobny do instalacji elektrycznej w tym domu. Ciało ludzkie zawiera około 1000 km przewodów w postaci komórek nerwowych. Przyciśnięcie włącznika światła powoduje wysłanie sygnału elektrycznego wzdłuż przewodów do lampy. Analogicznie, mózg wysyła sygnały elektryczne wzdłuż komórek nerwowych, aby przekazać komendy do różnych części ciała. U osób ze stwardnieniem rozsianym instalacja elektryczna jest uszkodzona. Może to sprawić, że nie będzie działać prawidłowo. Jeśli instalacja elektryczna będzie cały czas uszkadzana, może się przegrzać i dymić. Czasami skutki tego są zauważalne, na przykład światło zaczyna migać. Innym razem uszkodzenie może pozostać niezauważone. Ma to miejsce w przypadku tlącej się aktywności choroby w SM, czyli takiej aktywności, która może być niezauważona lub przeoczona bez wykonania rezonansu magnetycznego. U większości osób z SM uszkodzeniu ulega wiele obszarów, które z czasem mogą się powiększać. Czasami ogień staje się na tyle duży, że można go zauważyć, podobnie jak objawy kliniczne występujące u osób z SM podczas rzutu choroby. Sporadycznie ogień sam gaśnie, nie powodując wielkich zniszczeń w domu. Taki stan nazywamy remisją. W innych przypadkach dom ulega trwałemu uszkodzeniu. W SM ten rodzaj uszkodzenia zazwyczaj prowadzi do progresji, choroby i nieodwracalnej niesprawności. Istnieje kilka sposobów wspomagających wykrycie toczącej się aktywności choroby i ochronę ośrodkowego układu nerwowego. Po pierwsze, spójrzmy na jeden ze sposobów monitorowania aktywności choroby. Badanie mózgu rezonansem magnetycznym działa podobnie jak wykrywacz dymu. Może ono uwidocznić toczący się proces chorobowy, który umyka naszej uwadze. Ponadto jednym ze sposobów ochrony ośrodkowego układu nerwowego są terapie modyfikujące przebieg choroby. Mogą one działać jak straż pożarna próbująca stłumić płomienie i zmniejszyć ryzyko pogorszenia sytuacji. Im szybciej strażacy pojawią się na miejscu, tym mniej trwałych uszkodzeń odniesie dom. Niektóre terapie modyfikujące przebieg choroby bardziej przypominają elektryków. Jeśli zostaną użyte wystarczająco wcześnie, mogą pomóc uchronić przewody od uszkodzenia i zmniejszyć ryzyko pożarów, zaczynając działać u źródła problemu. Te wysoce skuteczne leki mogą spowolnić progresję choroby i potencjalnie zmniejszyć ryzyko nasilenia niesprawności u danej osoby. Postęp w wykrywaniu tlącej się aktywności choroby i zapobieganie progresji może poprawić standard opieki osób ze stwardnieniem rozsianym.